Dzień dobry, witamy w rezydencji Honorata. Jest z nami nasz mieszkaniec, pan Wiesław. Panie Wiesiu, jak to się stało, że został pan naszym pensjonariuszem? No, ja przyjechałem po szpitalu. Po szpitalu najpierw do domu, potem w domu byłem miesiąc czasu, ponieważ żona się nie dawała rady ze mną, nie? To doszłem do wniosku, znaczy ja doszłem do wniosku i zwołałem żonę, córki i doszło, że proszę, żeby mnie dali tutaj do domu opieki Honorata, która jest w Maciejkowicach, między Chorzowem a Katowicami. No i tu, ponieważ my ten obiekt trochę znali, bo tu była i siostra od szwagra, nie, także tego. No a bardzo mi się tutaj podoba. Obiekt jest postawiony w takiej literze w kształcie L, bo to tak można to nazwać, nie? No i jest bardzo piękny, jest naokoło bardzo dużo zieleni, dobrze się oddycha. Czysto, spokój, cisza. Także no, mnie się osobiście podoba. A ponieważ ja rozmawiałem z niektórymi tutaj pacjentami, nie, to powiedzieli, że tu jest no, bardzo fajnie, bardzo w dobrym miejscu położony i bardzo, bardzo im się też podoba. Panie Wiesiu, jest pan naszym mieszkańcem już od dłuższego czasu. Czy może nam pan powiedzieć, jak pan spędza czas w Honoracie? No, ja spędzam czas, no to tak jak każdy pacjent. No. Wstaje się rano, myje się, potem szykuje się do śniadania, jest śniadanie, po śniadaniu są różne zajęcia tutaj robione. Jedzie się albo na ogródek, to jest taki piękny ogródek zrobiony, zielono, są tak zwane parasole i tutaj ludzie są ustawiani i ludzie się tutaj są zadowoleni i tu się bawią, tu się dobrze czują. No tak, a potem przygotowanie do obiadu. Pojedzie czas wolny, każdy sobie idzie albo na kawkę, na herbatkę, na ciasto, nie, na ciastko, no tak, to także każdy ten czas spełnia według swojego uznania. No, i także no, do kolacji. Powiedział pan przed chwilą, że są organizowane różne zajęcia. Czy może pan wymienić, podać przykłady, jakie zajęcia są organizowane? No, jeszcze są organizowane zajęcia, tylko że ja w tych zajęciach zbytnio, mogę to powiedzieć? Tak. Nie uczęszczam, ponieważ to są takie zajęcia, no jak to można nazwać, umysłowe, no tak zwane. Różne karty, różne to takie rzeczy, nie? No. Powiedział pan przed chwilą, że organizowane są różnego rodzaju imprezy. Czy może pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, no. Grill. Poczęstunek, ciasto, kawa, herbata. No co tu więcej wymienić? No wszystko. No. A co się panu najbardziej podoba w Honoracie? Jakie pan zauważa największe plusy mieszkania tutaj? W Honoracie najwięcej mi się podoba to, że jest czysto, przede wszystkim jest czysto. No i ta obsługa robi co może, starają się. Ci opiekunowie o tych ludzi chodzą, dbają, no, pomagają im. Także no to mi się podoba, no bo w innych to ja, co ja byłem w jednym takim ośrodku, to tam było, no można powiedzieć, tak moimi słowami beznadziejnie. Tu jest przede wszystkim, ten obiekt jest w takim miejscu postawiony, gdzie jest dużo zieleni naokoło. Jest czym oddychać, po prostu ci pacjenci, no każdy, bo to różne schorzenia mają, nie? No a tutaj jednak na tym świeżym powietrzu to mają się oddychać. Jest dużo, dużo zieleni w koło. Także mało się spotyka takich rzeczy. Jeszcze muszę powiedzieć o pani dyrektor. Jest bardzo piękną kobietą. Miła, rzeczna. Umie do każdego pacjenta podejść, porozmawiać. No i pielęgniarki tak samo. Też dbają o pacjentów.
zajmują się, rozdają leki, co tam, opiekują się nimi. No, i są terapeutki też, które tak jak mnie na przykład nie umiałem chodzić nie tego, a teraz umie się poruszać sam. Także umią podejść do każdego pacjenta, umią to każdemu pomóc. Także no, mają to we krwi. No, co tu jeszcze więcej? No, w tym ośrodku pokoje są jedno- i dwuosobowe, fajnie wyposażone. W każdym pokoju jest telewizor. Na świetlicy jest telewizor wszędzie. Także ten czas wolny, który tutaj pacjenci mają, to mają jak spędzać. Dziękuję Pani Wiesławie za rozmowę i za poświęcony czas. A myślę, że teraz możemy wrócić do naszych zajęć i obowiązków. Dziękuję bardzo.